ma takiego dobrego momentu, żeby walczyć o pas. Nie ma czegoś takiego, że kurczę, jestem, nie wiem, dzisiaj wstaję, jestem gotowy. Po prostu przychodzi taki moment, kiedy wygrywasz 5 pojedynków i nadchodzi moment, że możesz sprawdzić się w walce o pas. I myślę, że jeśli przychodzi taki moment, to po prostu ty musisz być na niego gotowy. Pierwsza walka, no to przede wszystkim zetknięcie z tym stresem, tak? Czyli walczę o marzenia, walczę w KSW, czyli to taki pierwszy mój pojedynek. Dużo stresu, ale poradziłem sobie z tym wszystkim i no i tak naprawdę pierwsza runda poddanie do ostatniej sekundy walki. Wiedziałem, że jestem lepszy i wyciągnąłem tę dźwignię i się skończyło. Drugi pojedynek z Danielem Barzantem, tam troszeczkę byłem za bardzo naładowany energią i wystrzelałem się w pierwszej rundzie. Zetknąłem się pierwszy raz z czymś takim, że się zmęczyłem, ale dotrwałem do końca i nawet udało mi się poddać, że tak powiem, 2 minuty przed końcem Daniela Barzanta balaszką. Trzecia walka. Patryk Kaczmarczyk. Pierwszy raz zetknięcie z taką medialnością, dużo wymagań od ludzi, że jest to miano Golden Boya, takiego złotego chłopca, który będzie najlepszy z tych wszystkich młodych, z tego młodego pokolenia. Wcześniej walczyłem w studiu, teraz była taka walka właśnie przed publicznością. Nie pamiętam, ile tam było dokładnie ludzi, ale no było dużo. Przyjechali moi kibice autobusami, więc też takie zetknięcie się, kurczę, że jest tam 150 osób ode mnie. Doping, wiesz, zajebisty i to mnie niosło w tej arenie, czułem ten doping i wygrałem tą walkę. Taka walka, jak ją sobie teraz oglądam, to czułem, że mogłem dać sobie więcej, no ale wiesz, doświadczenie po prostu, no nie? Czwarta walka na KSW właśnie z Michele Bajano, wiesz co, to było takie, do końca nie wiedziałem, jak będzie walczył ten przeciwnik, wiedziałem, że na pewno będzie chciał mnie znokautować, przeciwnik stójkowy, ale też ogarniał bardzo dobrze parter, miał purpurę, więc tam też czułem, że nawet jak go sprowadziłem, to wiedziałem, że ta walka skończy się na punkty. Bo czułem, że po prostu jak dam mu trochę luzu, to on wstanie mi do góry. Nie da się poddać i był bardzo ciężki, że tak powiem, do ustawienia się w parterze. No i ostatnia walka. Też musiałem się zetknąć, z moimi kibicami, tak? Tutaj była presja kibiców Nowy Sącz. Pierwszy raz byłem u siebie w mieście. W ogóle pierwszy raz miałem u siebie w mieście, wiesz, cokolwiek, no nie? Takie zawody, bo nigdy ani raz nie miałem zawodów w Nowym Sączu, a tutaj, wiesz, przyjeżdża gala, walka wieczoru, bo wypadł Czudzigajew, więc skoczyłem na walkę wieczoru, więc to też wszystko się tak nagromadziło, że był ten stresik, no nie? Chciałem się pokazać, chciałem wygrać przed własną publicznością i tego dnia być lepszym. Przede mną zawodnik, który miał przeszłość w UFC, więc to też musiałem sobie ułożyć w głowie, no nie, że pierwszy raz taki przeciwnik, który był w UFC, który walczył o największe laury, kiedy ja jeździłem na deskorolce tak naprawdę. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest sport, a musiałem stanąć przed takim przeciwnikiem. Poradziłem sobie z tym wszystkim, jak wchodziłem do klatki, miałem naprzeciwko siebie Damiana, to wiedziałem, że jestem przygotowany na 100%, wyłączyłem wszystkie tak naprawdę emocje, wszystkie te takie spojrzenia, że to jest zawodnik UFC, który tam kiedyś walczył, po prostu chciałem pokazać swoje. Nasza współpraca, jak go pierwszy raz zobaczyłem i zobaczyłem te umiejętności, to tak sobie pomyślałem, że troszeczkę się porwałem z tym. No ale kuzynka mnie prosiła, więc nie wypadało mi odmówić. Ale jak zobaczyłem, jak on zadaje pytania, analizuje, tak? Bo nie jest łatwo też przyjąć taką informację zawodnikowi, który już trenuje, że na przykład coś robi źle i że ma to poprawić. Jego dziesiątki pytań, analiz, nagrywał sobie te treningi, potem powtarzaliśmy, ma zadane akcje, które ma robić na sparingach, omawiamy potem te akcje. Więc to jest taki typ, który tym sposobem się rozwija, tak? I widać ten postęp u niego, analityczny umysł i koncentracja na tym, co robimy, tak? Więc to jest taki człowiek, że chce się mu pomagać. Ja myślę, że na tym dużo zyskuje,
że potrafi tak analitycznie podchodzić do różnych rozwiązań, sytuacji, w walce przede wszystkim myśli, bo on dużo rzeczy, jak sobie omawiamy, to on widzi, co robił i to nie każdy zawodnik ma tą umiejętność, tak, dostrzeżenia tego, co tam się dzieje. Ja tak prywatnie mogę powiedzieć, że pamiętam, jak Robert zaczął ćwiczyć z moim tatą, że to była dla mnie inspiracja, jako dla osoby, która nie lubiła sport oglądać i nie lubiła uprawiać. No a potem właśnie to, że znałem go, że widziałem, jak on się rozwija, to też dla mnie było taką motywacją, żeby chodzić na treningi, żeby się gdzieś Roberta o coś zapytać. To też jest zawsze fajne dla amatora, jak możesz sobie zapytać kogoś, kto robi coś zawodowo, czy coś robi dobrze, czy coś robi źle. No i to też jest, myślę, taki duży dar, który ma Robert, że ludzie, jak go oglądają, to mogą właśnie o tym myśleć, że warto o te marzenia się bić, co Robert też często podkreśla we wszystkich wywiadach i tak dalej. No więc tak bym to ujął, że fanatyk od zawsze. Już zrobiłem, kurde, no co mogłem, wyjeżdżałem, sparowałem z najlepszymi, trenowałem cały czas. No dawałem z siebie 100%, no nie, myślałem tylko o tym, to jest najważniejsze, że rano się budziłem, swoje tam gadki do siebie, to jest też ważne. Szedłem spać, przemyślenia, jak treningi, wszystko, cała droga jak wyglądała. I taka wizualizacja całej walki. No i co? No to na pewno pomaga, no nie? Pomaga to mentalnie, wstaję rano i ja już wiem, że no jestem gotowy na 100%, więc tak naprawdę to tylko chcę już wyjść, zrobić tą wagę i w piątek już nie mogę się doczekać, kiedy wybija moja godzina, wchodzę do klatki i robię rozpierdol. Jestem takim przykładem, że naprawdę jeśli się skupisz na tym twoim celu, będziesz konsekwentnie pracował, będziesz odrzucał wszystko dookoła ciebie, będziesz po prostu myślał tylko o jednym, to da się dojść do tego swojego wymarzonego celu. Po prostu trzeba bardzo dużo poświęcić. Wiesz, no ja nie piję, ja w ogóle, wiesz, żadnych używek, praktycznie nie chodzę na imprezy, no mam sobie tylko jeden cel, treningi i skupienie na jednym, no nie? I tak naprawdę wyłączyłem wszystko dookoła, żeby stanąć w tej walce o pas. I tak naprawdę no, takie przesłanie do tych młodych, którzy też do mnie piszą na mediach społecznościowych, że naprawdę da się, tylko to trzeba poświęcić bardzo dużo godzin, lat. Nie poddawać się przede wszystkim, bo to nie jest tak, że dzisiaj sobie powiem, że chcę być mistrzem KSW i już jutro zaczynam treningi i na przykład za rok już będę tym mistrzem. No nie, to nie ma tak. To naprawdę musisz przepracować srogi okres czasu, bardzo dużo tych godzin na macie, przede wszystkim skupienie na tym celu i małymi kroczkami, tak? Małymi kroczkami. To nie jest tak, że dzisiaj powiem, dobra, jutro będę w KSW, no nie? To nie jest tak. To po prostu musisz swoje lata przepracować, żeby przyszedł taki moment. Jeżeli przychodzi taki moment, to musisz się na niego nastawić, być gotowym, dać z siebie wszystko i prędzej czy później może ci się udać. Wyspany, czeka na nasiki i powolutku będą obroty. Na początku rozruch, a potem po rozruchu już odpoczynek i robimy tatuaże i wjeżdżamy na walkę. No i kiedyś miałem taką zajaweczkę, że pojechałem na KSW. Wziąłem rodziców, wziąłem siostrę, pojechaliśmy na KSW. No i jak już byłem na tym wydarzeniu, no to mówię właśnie, kurczę, no nie, że chciałbym kiedyś zawalczyć tam. Wiesz, jako młody kibic, taki malutki Robercik marzył i wymarzył, no nie? Wymarzył wstęp, że tak powiem, do KSW. Całą tą moją przygodę ze sportami walki, no dość długo to trwa, bo w sumie to już 9 lat. Długo musiałem poświęcić czasu na treningi, na wyrzeczenia, na wszystko, żeby się tam dostać. A teraz już w ogóle jest kosmos, no bo dostałem walkę o pas. To prawda tymczasowy, ale jest to walka o pas, jest to 5 rund, więc takie będzie zetknięcie się z tym dystansem mistrzowskim.
I mega się tym jaram, nie? Mega się jaram, że mogę zawalczyć 5 rund. Zawsze się zastanawiałem, jak to jest. Oglądałem UFC, oglądałem KSW i dla mnie to było takie 25 minut bitki i chciałem się z tym zmierzyć, no nie? Lubię wyzwania, więc no to będzie dla mnie takie coś nowego. Wiadomo, to jest faul. Jak rusza głową, jak, no to nie ma faulu. Jak stoi i go bijesz tutaj, to jest faul. Jak dotyka ucha, jest ok. Wiadomo. Tak samo, jeżeli chodzi o pozycję parterową. Jak klęczysz, siedzisz, to wiadomo, nie? Jak stoi na dwóch nogach, tak nie możesz. Ale jak tak, to możesz. Jak będzie grał, też możesz. Tak samo jak przy wejściu, jak wchodzi. Wchodzi, jest ok, dostaje kolano, jak dotyka kolanem, ale w momencie ataku wyprowadzałeś kolano, więc nie ma tematu. Podobnie tutaj z tą ręką. Jak będzie jakaś pozycja zagrożona, wiadomo, fight back. No, jak tak się schowasz i będziesz tu dostawał, nie reagujesz, to przerywał. Niezależnie, czy dostajesz po głowie, czy nie. Musisz być w walce. Odepchnąć cokolwiek, wiadomo. I broń się cały czas. Jak dostaniesz gdzieś w oko, czy w kulki, ja mogę stać tam. Tu dostaniesz, to nie wiem. No wiem. Wiadomo, jak tam mocno wejdzie, zobaczę, to co innego. Ale jak gdzieś to wiesz, ty zgniecie, to robisz. Albo. Bo komenda stop. I tak samo jak będzie jakiś koniec, nie wiem, rundy, często się zdarza, gdzieś 10 sekund do końca, nagle wiesz, padacie, bijecie się jakieś. Jest sygnał, nie opuszczaj. Okay. Poczekaj, aż wejdę. Dobra. Wtedy jest bezpiecznie. Nie? Bo opuścisz ręce, tak, po ciosie dostaniesz, się, kurde, ale... wiesz, wygrasz przez dyskwalifikację, ale i to twoja głowa i tak wygrasz nie chcesz. Tak. Nie? Oczywiście. Powodzonka. Wszystko wiem. Szalenia. Dzień walk przed nami, że? Na której idziemy? Będą trzy, nie? Za dwie walki? A spokojnie, tam żebyście tam zrobiło trochę luźniej, bo na tej sali tam jest uźwa dramat. Mała sala i ciasno jest. Jak oni się przejdą, to my sobie wtedy wejdziemy na spokojnie. Dobra, jedziemy. Skończyła się walka? Gotowy? Tak. Jakieś problemy z łapkami? Wszystko jest ok, tak? Ok. Szeroko. O, proszę bardzo, lubię takim pracować. Ludźmi wiedzą, co chodzi. No to gnać, chyba jest. Jego ma walkę za 4 walki. To będzie kurwa... Rzacie. I teraz sprawę. Majku, to jest taki. Lekko przejść po kole sobie. To jest lepsze. I już nogi zabierz właśnie, tak. Tak, i Robert, cały czas broda do podłogi. Tak, cały czas, ciasto ręce. Po dołach mu trochę popróbuj też poatakować. Tak, bo on doły bije. O. Tak, właśnie tu tą wątrobę, żeby pochronił. Cały czas w ten sposób. Wolanowi? Tak, Wolanowi, zajebiście. To widać, że przódka jest, kurwa, nie trzeba Mikę Szkołcza, kurwa. Nie? Żeby się nie prostować, bo te ciosy wtedy są słabsze. Jak widzisz, taki wyprostowany, to pomijając aspekt bezpieczeństwa, że ten cios jest słabszy. Jak jesteś fajnie nisko na nogach i walisz z tego, to jest zupełnie inne uderzenie. Jasne. Dlatego musisz być taki właśnie. I dużo różnych przyruchów. Pamiętaj, przyruch lufa, przyruch lufa, przyruch lufa. Mam taką wizualizację, że staję do werdyktu, moja ręka idzie do góry, przychodzi Maciek Kawulski czy tam Marty Lemadowski, zawiesza mi pas na biodrach. Dziękuję mu za możliwość zawalczenia o ten tytuł. Schodzę do moich kibiców
i się cieszę. Jadę do domu i jestem szczęśliwy. Tak, tak to widzę i tak będzie. Spokojnie, spokojnie, Robert! Spokojnie, nic się nie dzieje! Wracaj do siebie! Uwaga, odejdź! Odejdź, 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 odejdź! Odejdź, odejdź, odejdź! Odejdź, odejdź! Odejdź! Na plecy! Na plecy! Na plecy! Wyjdź, wyjdź! Spokojnie, spokojnie! Nura! Noga, noga, Robert! Noga! Noga! Zejdź się z siatki! Wychodź z siatki! Wychodź z siatki! Noga! 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 Wychodź z siatki, Robert! Nie przejmuj się! Jest tak! I nogi! Nie reaguj na niego! Już jest noga! Tak! Wyjdź się, wyjdź się! Tak! Lewa noga, Robert! Szybciej nogę, Robert! Szybciej nogę! Jeszcze raz kop te fronty! Wyjestuj, nie zatrzymuj się! Tak! Tak jest! Weszło. Początek trochę przyspałeś, ale on się wymocno, więc zachodzi. Teraz, to co zacząłeś robić, okej? Okay? To co zacząłeś robić, Robert. Spokojnie. To co zacząłeś robić, więcej co? On tą łydkę ma zakopaną. Tu trafiłeś też, on tam czuje już i przypada łokieć, zachodzi. Skup się na tym, żeby co jakiś czas go tym zatrzymywać, bo on staje. Okay, cały czas w ruchu, cały czas w ruchu! Nie zatrzymuj się! Zejście z siatki! Zejście z siatki! Obracaj, Robert, obracaj powolutku! Tak jest, ty jesteś! I ty rób swoje, spokojnie! Masz czas! 50 sekund minęło, spokojnie, tak jest! I masz miejsce, zadaj kolano, nie? Na spokojnie, albo wycinkę, Robert, twoja! Bo stoi na jednej nodze! Minuta poszła! Minuta minęła, Robcio! Tak. Poszukaj tego. Spokojnie. Tak jest. Lewa noga. Lewa noga mija. Tak jest. Dobrze. Tak jest i walisz to cały czas. Dobrze, on już puchnie, Robert. On już puchnie. On zwalnia, spokojnie. Low kick, zabieraj, już go boli. Boli go. Boli. Nie, uwaga, zejście już. Już, Robert. Front. Krótki! Tak! O to chodzi! Zabiera oddech jeszcze raz! Tak jest! I wyjdź! Wyjście! Prawo! Tak. Minuta 20 do końca rundy! On na łydkę jest czujny, Robert. Musisz ją zrobić po ruchu. Rób ruch ręką i dopiero noga, okej? Okay? Ruch ręką, noga. Bo on już ledwo stoi na tej nodze. Okej, okay, teraz Robert, ruch! Nie stój w miejscu! Nie stój, Robert! Tak, weszło. Zejście. Ty jesteś na froncie, tak. Zejście, tak jest. Dobrze. Jesteś. Mocno do końca. Już zejście, nie stój tam. Nie stój w miejscu, zejdź po kole. O właśnie. Front. On się szykuje i go rozbijasz. Dobrze. Tak, teraz na łeb. Ręka i front. Robert, na głowę tego fronta. Dobrze. Tak. I front na głowę. Front na twarz. Jak będzie szedł, ruszy ich na głowę! Tak! Dobrze! Wyspo cię zaprowadzi, Dobrze, tak. Znowu cię zatrzymuję! Dawaj, Robert, dawaj! I nisko noga! Ręka i niska noga! Tak! Robert, dawaj!
Dobra, czwarta runda, ruszamy. Zostały dwie rundy. Tak. Uważaj na obalenia teraz! Tak! I prawą nogą! Nie daj się usypiać, tak! Czujny! Tak. Wracaj do pozycji! Dobrze! Ale musi być odpowiedź z tego! Nic nie jest! Tak, nogą! Idź do niego teraz! Robert, teraz ty! Połowa rundy, Robert! Dawaj! Połowa rundy! Na głowę! Wysoko! Wysoko! Dobrze! Trafiłeś! Dobrze, dobrze, dawaj, Robert! Dawaj, Robert! Dołóż nogę! 15, kolano! Zaznacz! Dawaj, Robert! Końcówka rundy! Robert, końcówka! Do siatki! Zaznacz końcówkę! Kopnięcie! Kopnięcie! Tak! Ty, Robert, kopnij! Tak! Ale nie napalaj się! Tak! Musisz pokazać przewagę teraz, ok? Są równe rundy, Robert. Nie wiem, jak to wygląda. Musisz dać siebie teraz wszystko, Robert. To jest ostatnie 5 minut. To jest tylko, kurwa, 5 minut. Nie ma tylko jebane 5 minut. Nic więcej, 5 minut. Tak. Robisz wiele tych piątek. Tak! Prawa noga! Prawa noga! Prawą nogą! Prawa noga! Prawa noga! Tak! Do końca mocno! Jest! Dobrze, Robcio! Rozbij go, Robert, trochę! Rozbij go! Rozbijaj, ciosy! Uderzaj! 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 Spokojnie, Robert! Minuta 40! Minuta 40, tak jest! Ciosy! Spokojnie, Robert! Uderzaj! Uderzaj, rozbijaj spokojnie, tak jest! O to chodzi! Bij cały czas! Uderzaj, uderzaj! Minuta 20, Robert! Ciosy! Uderzaj, uderzaj! Uderzaj go! Uderzaj cały czas, zrobi się miejsce! Uderzaj, uderzaj mnie! Nie napalaj się! Tylko uderzaj! Nie napalaj! Więcej ciosów! Więcej ciosów, nie napalaj się! Minuta! Minuta do końca! Nie napalaj, tylko ilość, powiedz mu, ilość! Dawaj, dawaj! Dawaj! Uderzaj! Ciosy! Ciosy! Dawaj, dawaj, Robert! Robert, ciosy! Rozciągnij i bij cały czas! Zadawaj ciosy! Uderzaj! Pół minuty! Pół minuty! Brawo! Jest! Jest! Mam taką wizualizację, że staję do werdyktu, moja ręka idzie do góry, przychodzi Maciek Kawulski czy tam Martin Lewandowski, zawiesza mi pas na biodrach. Dziękuję mu za możliwość zawalczenia o ten tytuł. Schodzę do moich kibiców i się cieszę. Jadę do domu i jestem szczęśliwy. Tak to widzę i tak będzie.
Nie no, emocje były potężne. Jak był ten, to obalenie było ostatnie, to ja głowa na dół, nie oglądałem tego w ogóle i tam ten pan z obsługi pyta się, czy trener się dobrze czuje, czy mu się coś nie stało, nie? No gościu, nie, trener tak to przeżywa na swój sposób. Oczywiście, że są powody do radości. Piękna walka. Nie tylko też Roberta, bo musimy też o Kamilu powiedzieć, nie? Bardzo ładne faneczki, także zadowolony. Naprawdę piękny wieczór. Wujek, co powiesz? Bo jak że to... jesteś zajebisty. Ja pierdolę, wujek. Jak ja się cieszę, że ty kurwa jesteś ze mną teraz tutaj. Nie, no nie wiesz. Dziękuję. Proszę. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Wujek, chodź pasem! Ja pierdolę. Masz to! Masz to! Ale jesteś zadowolony. Ja mam cię masakra. Mój synu. Rodzice, proszę! Brawo! Jest! Patrzcie! Jest! Mamy to! Ale ciężki, ja już chciałem wejść na pas. Ja już go trzymałam na lipach. Robert! To jest to! Zabijamy na nowego Sobcza pas! Nowy sąd! Jestem takim przykładem, że naprawdę jeśli się skupisz na tym twoim celu, będziesz konsekwentnie pracował, będziesz odrzucał wszystko dookoła ciebie, będziesz po prostu myślał tylko o jednym, to da się dojść do tego swojego wymarzonego celu. Po prostu trzeba bardzo dużo poświęcić.